Już skręciłam cię. Tak, no bo koledzy też palą. Ej, ty jesteś Eugenia, a ty? Gaz. Jeśli myślę, że to uwalniają, to na górę. Kurde, naprawdę super. Dzięki. Dzięki też, dzięki. No, podaj szczęście, słuchaj. No, myślę, że jak teraz wiem, gdzie to jest, to myślę, że to jest. No, już porządę na nie. Co? Z tobą o 4 nad ranem się liczy. Nie? To jest dla mnie. No, panowka. No nie, no ty jesteś jeszcze młoda. No ja też. Słuchaj, jutro nie mam... A, ty w ogóle nie masz uczelni, więc... No właśnie. Jutro też zapraszam na fajny koncert. O, co będzie grane? No, jakieś pudełko zapałek, tak byłeś. A potem tak jak dzisiaj. Żony, pamiętaj, nie idziemy, ja mam sesję. Ja mam sesję. Sesja. Lepiej dla mnie nie mogłeś, słuchaj. Zaraz się tu wszyscy zaraz pokłócimy. Zaraz zmienimy poglądy i... Tak, wiesz, słuchaj, to, wiesz, to, jak ostatnio, że spotkanie, jak tutaj widzę... To może porozmawiajmy o sztuce jednak. Nie, no fajnie, fajnie. To który roczek? Pierwszy. Pierwszy? I ostatni. Dostanosz. Wyglądasz zacnie, myślałem, że tak... Nie, pierwszy i ostatni. Przechodzimy na Akademię Sztuki. Tak? No, no. O, ale jak powiedział? Patrz na brak człowieka. Co tak wyglądasz? Jak Koryna Rechał polecałby na Marlboro. Ja mu jak człowiek. Słuchaj, no, dzisiaj tak wyglądasz, Anek. Co cię widzę? I widzę jak brak człowieka, mimo wszystko się uśmiechasz tej dziewczyny. Na Kaszmowskiego była tylko na Tatarzy Kaszmowskiego. W tym roku. Brawo. Papierosek. Nie. Idziemy. Jak jest polski? Idziemy. Idziemy. No daj mi. Kurit, cygarety. A nie, on wtedy z Niemiec chyba przyjechał. Jeszcze nie wiem, jeszcze... Znaczy na pewno w 81 roku we Francji siedział. A w 90 to skąd? Chyba z Niemiec przyjechał, bo w Wolnej Europie pracował. Też, ale czekaj, Wolna Europa... Myślę, że wcześniej to był w Australii, ostatnie lata przed tym... Ostatnie lata w Australii, 90 lata, nie? No, no. A on kiedy zmarł? Z 2004, 10. Aha, no, o, 10. To jesteś ten salonowy? Raz byłem salonowy. Aha. Tutaj całe życie się wychowywałem na twórczości klasycznej, z mojego ojca. No i tak zostało. Tak, teraz tylko jego śpiewniki z autografami leżą jako relikwie. Tak? No. Człowiek czasami tak z namaszczeniem podnosi, a jakiś czas. Dobra, ja idę na bajkę, zaraz wracam. Jasne, dobra. Do zobaczenia. Aha, więc 23 widzisz? Nie, no bo nie, też nie. No, tak. Zauważyłem, że na przykład kobiety po 40 poznaje w ten sposób, że mają takie, nawet te, no, powiedzmy te takie zadbane, bardziej to nie tylko skóry, takie troszkę cieńsze już, bardziej
do osób takich rozstrzone ten. Jak się studia, to się jeszcze przywołuje. No, znaczy tak, no, pod kątem do, ile może mieć lat, nie? Mm-hmm. No tak, to się zawsze. Ale najgorzej, znaczy największe odpowiedź to mam się tego. Bo tak do 35, tak, kompletnie nie wiem, czy 20, czy 30, czy 35. I uchodzi. Tak. Chyba, że ktoś naprawdę wygląda na bardzo młodo, bo bardzo staro. No. Mówiłem ci, jak się zalogowałem na osobę, to miałem spotkania trzeciego stopnia. Kiedy? Niedawno, bo to kryzysiki nasze. No i tak sobie się, a dobra, teraz słuchaj, kurczę. Raz przyszedł taka, wiesz, kobita, przerwy. Taka, wiesz, taka trochę straszna. Strasznie to była. A na zdjęciu? Na zdjęciu w ogóle nie wiesz. To był, znaczy, to był drugi, a za pierwszym razem. Ale to jest tak, że potem to oglądanie, prawda, następuje przez może dzień, a potem już ludzie przestają, prawda? Tak, nie, zauważyłem też, że po prostu tak następnego dnia jeszcze, a potem to już ten, potem to już tak odkrywasz, maile wyświetlę, to nie ma więcej już. Film na Facebooku to w zasadzie ma taką świeżość bułki za. Tak, ale na Facebooku jeszcze zaglądałaś, na YouTube to już mówisz 5, 6, 7 wyświetleń. Właśnie jak to się dzieje, prawda, że takie małe ilości są wyświetleni? Znaczy, bo tam na Facebooku no to są jakieś takie olbrzymie ilości. Duże, no. To jest prościej chyba się postać. Prościej chyba się do osób. Wiesz, na YouTubie, wiesz co, kiedyś było, jak nie przed Facebookiem, to faktycznie YouTube, wiesz, kula. I wtedy, kiedy się tak na Facebooku zbierałeś tych różnych tych, puszczałeś, gdzie oglądali. A teraz faktycznie ten, no, kurczę, i Twitter, i Facebook, tak, mówię, no, odessały trochę tego. Mało tego, Facebook robi tak, że na przykład niektóre YouTube bardziej się nie otwierają, bo otwierają się jakoś tak ciężko, wiesz, gdzieś tam. Natomiast jak wciszasz coś na Facebooka, to od razu wszystko, wiesz, dużo ludzi widzi. Dlatego lepiej zrzucać, jak ja robię live stream, to idzie teraz tylko na Facebooka i wtedy więcej przez Facebooka ogląda. Natomiast te filmy, jak potem wrzucam na YouTube'a, to tam naprawdę, no wiesz, to tam muszą zaglądać ci, którzy chcą zobaczyć, bo tak, żeby ktoś zobaczył, to... Jeśli czuję na przykład bardzo zaszczycony, jak jestem czasami pierwszy, który ogląda jakiś tam film. Chyba bardzo często się czuję zaszczycony. Pierwszy na świecie, prawda? Na Facebooku tak, ale na YouTube to nie. Ja w ogóle, wiesz co, nie, ja bym schycił oczy do tego Facebooku, bo to Facebook tak, to ja, no, ale kurczę, naprawdę już tak porównywałem. Z kiedyś z Twittera robiłem live stream. 5 osób w ogóle, gdzie na Facebooku czasami jest 120. Ja myślę, że tak, wiesz, to jest ten problem, myślę, że wiesz, tak i indywidualnie, to myślę, że to jest tam nie być, ale tak naprawdę, jak chcesz to wszystko rozkręcać, to jest to, no, to jest jakieś takie narzędzie, że no naprawdę dużo ludzi poznałem przez Facebooka tutaj nawet, tylko na to, czyli mówię o odbiorce. Przez te live streamy też dużo dają, bo na przykład jest jakaś taka, no, powiedzmy, no nie jest to może jakaś tam wielka skala, ale jest takich parę osób, które na przykład czeka, ogląda, gdzieś tam jest wszystko daleko, nie? Znaczy, ja w ogóle wracam do takiego swojego, kiedyś, dawno temu, w zamierzchłych czasach, w 2004 rok, jak się z internetem, tak wiesz, zapoznawałem, to był taki portal Fronda, forum Fronda. Tam były jakieś fajne dyskusje na poziomie. Czytałem to. Moje
to jest 60 km od Kielc? W tramwajach przychodzi. Ale wyszanie tutaj, nie masz wrażenia, że przychodzisz tam i jest... Ja pierdolę. Co? Wczoraj to... Wiesz, spałam, cześć. Nie wiem, pierwszy raz nie spałam, bo dzisiaj wysoczko cię tak. Chciałbym cię tak wysoczko. Księga parodii? Tak, właśnie ja mam na myśli, ona jest cudowna. Мы с ней пели эти да, и я хоть не полечу. Нет, чисто католические. Нет, католические песни. Ну, их, да? Так может делать только шутки, надо без ля-ля. А туда вот там все. Все это первое.